Hej, witajcie ponownie w samochodzie pana Ślimaka, witajcie na moim kanale Mr. SunGT. Tym razem nie codziennie, nie dość, że Assetto Corsa, to jeszcze brakuje nam pierwszego okrążenia. Brakuje startu, jesteśmy na drugim okrążeniu. Do przejechania jeszcze łącznie 22 okrążenia, czyli jeszcze 21 okrążeń. Jesteśmy w drugiej rundzie Summer Noob Camp. Jest to seria naszych mistrzostw w Assetto Corsie. Jedziemy samochodem Lotus 11-2 na torze Brands Hatch GP. Troszkę, jeżeli chodzi o start, działo się. Niestety szkoda, że tym bardziej szkoda, że nie mam tego nagrane. Działo się, ponieważ startowałem z 9 pozycji, jeżeli dobrze pamiętam. A właśnie karę dostałem za ścięcie zakrętu. Trzeba w Assetto Corsie, nie tak jak w Gran Turismo, trzeba natychmiast odbędzić karę, odpuszczając w ogóle pedał gazu. Jeżeli go przyciśniemy, kara liczy się od nowa. To tak w miarę w ramach uzupełnienia na komentarze do bieżącej sytuacji. Wracając do startu. Startowałem z 9 pozycji, jeżeli dobrze pamiętam, albo 10. Na starcie niestety doszło do karambolu, do dużego wypadku, gdzie ucierpiało dużo zawodników, między innymi Miki, oczywiście Angar, znaczy oczywiście, nie tak oczywiście, ale Miki, Angar, też ucierpiał Livar. O, tu już mój błąd, znowu karę dostałem. Zbliża się do mnie Miki, który stracił pozycję na starcie. Miki, wiesz co? Nie wiem, co tu się stało, nie wiem, co zrobiłem, przepraszam. Prawdopodobnie kot przebiegał przez drogę i chciałem go przyhamować. A tak na poważnie, przepraszam bardzo, Miki. Oglądałem z twojej perspektywy i z mojej perspektywy, nie mam pojęcia. Być może faktycznie kot mi przechodził przed ekranem, aczkolwiek nie przypominam sobie takiej sytuacji. Jeszcze raz przepraszam, bo to była moja wina tam na tym dohamowaniu, w sumie na zakręcie już. Wracając do tego startu, jeszcze powiem, że udało mi się jakimś cudem ominąć wszystkie te przeszkody z pierwszego zakrętu. Z tego, co widziałem, kilku zawodników dość słabo wystartowało i dlatego znalazło się w ogniu. Tak mówię, mi się udało ominąć. Aj, Angar. Niestety nie za późno zorientowałem się, za późno zobaczyłem. I była kolizja. No to nie jest wina zawodnika, po prostu tak ustawiło samochód i mogłem hamować mocniej, ewentualnie próbować minąć, wyjechać na trawę i takie rzeczy. No trudno, jedziemy dalej. Tutaj oczywiście, jak widzicie, jeżeli samochód stoi w poprzek, nie ma opcji, żeby zrobił się przezroczysty. W przeciwieństwie do wyścigów w Gran Turismo Sport, oczywiście, przypomnę część, którą też jeździmy. Tutaj jest to bardziej realistyczne, samochody nie uciekają nagle, nie robią się przezroczyste i niestety, jak jest żółta flaga, to należy zwrócić szczególną ostrożność. Do tego jeździmy z włączonymi uszkodzeniami. Uszkodzenia też, w przeciwieństwie do Gran Turismo, nie zanikają. Są z nami cały czas, chyba że zjedziemy do boksu i je naprawimy, co zajmuje czasem bardzo dużo czasu. W tym wyścigu nie ma wymogów zmiany opon. Do tego samochodu są przewidziane tylko jedne opony, innej opcji nie ma, więc jeżeli wytrzymują, to jedziemy do końca. Paliwo zatankowałem 38 litrów, według treningów powinno wystarczyć na styk z jazdą bez oszczędzania większego.
W sumie bez żadnego oszczędzania wtedy jeździłem. To mi brakło na ostatnim okrążeniu, więc troszkę na pod koniec można by przeoszczędzić, aby na 100% starczyło. I aby nie było sytuacji takiej jak na moim filmie, tym króciutkim, zamieszczonym na profilu, gdzie Niedzial próbował dopchnąć mnie do mety, bo mi się skończyło paliwo, więc zobaczymy jak tu będzie. Sytuacja przedstawia się tak, że na pierwszym miejscu jest Bartek, pozdrawiam oczywiście. Drugie miejsce to MT Kaja. Trzecie miejsce to KRT Klawy Michał. Niestety Michał popełnił swego rodzaju wpadkę. Zresztą Kaja też. I nie zatankował sobie wystarczająco dużo paliwa. Aha, mieliśmy chyba Niedzielę, jeżeli dobrze widziałem. Nie. Famosom GT. Tam stał. Nie dotankowali sobie wystarczająco dużo paliwa i musieli zjechać sobie dotankować, ponieważ pomiędzy kwalifikacjami i wyścigiem nie ma opcji zmiany ustawień ani dolania paliwa, więc tak jak ustawimy samochód przed rozpoczęciem kwalifikacji, tak już jedziemy w wyścigu. Tak zwany park zamknięty, park ferm. I co? I tutaj trzeba było o tym pamiętać. Jeżeli ktoś akurat nie był z nami na imprezie i nie wiedział o tym, to właśnie mógł popełnić taki błąd. Dlatego też zapraszamy przed wyścigami, przed rundami do na naszą imprezę. Nawet jak nie macie słuchawek, to możecie podsłuchiwać, odpisywać. Oczywiście podsłuchiwać to tak nieładnie, ale słuchać nas, odpisywać, zadawać pytania w formie pisanej, w formie treści. Oczywiście odpowiemy, jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli będziemy znać odpowiedź na to pytanie. Tymczasem wyścig dość szybko się toczy. Był to dość bardzo jak dla mnie ciekawy wyścig. Bardzo ciekawy wyścig i bardzo trudny, ponieważ samochód nie należy do najłatwiejszych w prowadzeniu i tor też jest wymagający. W dalszym ciągu zapraszamy do naszej ligi, do naszej ligi AC, czyli Assetto Corsy. Jest dopiero, minęły już dopiero dwie rundy, już dopiero, fajne złożenie. Minęły dopiero dwie rundy za nami, trzecia, jeszcze zostały cztery rundy, łącznie sezon składa się z 6 rund. Następna runda będzie ciekawa, ponieważ będzie to, uwaga, tor Monza,
i Ferrari 486, jeżeli dobrze pamiętam. Robiliśmy szybki trening na tym torze i z tym samochodem. Będzie ciekawie naprawdę. Samochód, który nie chce hamować, który jest bardzo szybki i w którym się bardzo szybko zużywają opony. I ciężko je utrzymać w dobrej temperaturze, więc naprawdę będzie ciekawie, szczególnie, że tor też nie należy do najłatwiejszych, są długie, proste, jeżeli samochód słabo hamuje, to będziemy mieć, myślę, że nie jeden wypadek i wyrzucenie z toru, więc zapraszam do udziału, zapraszam do oglądania relacji, która prawdopodobnie się odbędzie na moim kanale. Jeśli nie, to zaraz potem wstawię film na moim koncie. Z tymi relacjami to jest tak, że może nie wytrzymać, boję się, że nie wytrzyma moja sieć i zostanę wyrzucony z rozgrywki. Dlatego też przy pełnym pokoju waham się nad tą relacją, ale pomyślimy, zobaczymy. Może spróbujemy, z pierwszego wyścigu mnie wyrzuciło, dlatego też nie mam nagrania z niego niestety, więc dlatego też cieszę się, że tutaj mimo tego braku pierwszego okrążenia to reszta została zapisana. Jest to 9. okrążenie, zbliżamy się do półmetku, zobaczmy jak moje paliwo. No gdzieś w okolicach połowy plus rezerwa, więc powinno wystarczyć do okrążenia do połowy, więc powinno wystarczyć, myślę, że wystarczy. Jedziemy teraz na pozycji numer 4, za nami mały uślizg, za mną Bosmański, potem Angar, Famason, GT, Niedzial, następnie MT, Kaja i Liwar. A przede mną na trzecim miejscu Miki, na drugim miejscu Klawy Michał i na pierwszym miejscu Bartek 99. I znowu kara. Razu odpuszczam, żeby nie było powtórki, bo losować to będzie podwójnie wtedy.
I co, mam sporą przewagę nad Angarem, który jest za mną, 9 sekund. Do Mikiego tracę 14 obecnie. Mój czas okrążenia najlepszy to jest 1.39.200, a z tego co widziałem i z tego co pamiętam, to najlepszy czas okrążenia wyścigu to będzie około 1.36 chyba. Więc dużo mi brakuje do Bartka czy Klawego Michała. Michał ogólnie jedzie bardzo szybko, z tym, że znowu musiał się zatrzymać w boksie. Teraz wyjechał z alei serwisowej. No bardzo mało sobie paliwa zabrał na pokład. Bo niemożliwe, żeby cały bak spalił. Tu mały poślizg, mały błąd, ale jedziemy dalej. Michał mi ucieka. Do Bartka to w ogóle mam bardzo daleko. Liczę na to, że mnie nie zdubluje. Ciekawe jak tam spaliłem u innych. U mnie wydaje się, że jest w miarę ok, chociaż przyznam szczerze, że niepokojąco poziom paliwa spada. Z uwagi na chwilę przerwy w wydarzeniach jakichś bardziej skomplikowanych czy ważniejszych, jedziemy spokojnie, daleko przede mną, daleko za mną, więc Michał już mi uciekł na 20 sekund, 22 sekundy, więc to jest przepaść, jeżeli chodzi o szybkość jazdy. Tak jak mówię, wracając do tematu tematów niepowiązanych z tym wyścigiem, o proszę, 1.35.275 Michała, no to jest 4 sekundy, równo 4 sekundy, no prawie 4 sekundy, ale to bez kilku setnych, lepiej ode mnie, więc przepaść. Chciałbym wspomnieć w tym miejscu, że trwają zapisy zarówno do naszej ligi Summer Noob Camp, jak i do nowego pomysłu, który wykiełkował niedawno. Jest stworzone super event pożegnanie lata. Polegać to będzie na tym, że będzie wyścig wytrzymałościowy, długodystansowy w Assetto Corsie. Plan zakłada stworzenie trzech klas,
czyli LMP, GT3 i GT4. W zależności od ilości chętnych na daną klasę możemy, może być tak, że będzie tylko jedna albo dwie klasy, jeżeli nikt nie będzie chciał jechać LMP lub będzie to tylko jeden samochód, bo wtedy skończy jak Toyota w Le Mans kilka lat temu, gdzie jeździła sama w grupie, więc myślę, że nie będzie to zbyt ciekawe. Wyścig to będzie 100 okrążeń na torze Mugello. Wyścig będzie trwał około 2,5 godziny z tego co patrzyliśmy. Plus kwalifikacje, trzeba sobie założyć tam jakiś szybki trening, trzeba sobie założyć 3 godziny, żeby spokojnie przejechać. Lista aut do wyboru jest na naszym Discordzie w zakładce Pożegnanie Lata AC. Oczywiście zapraszamy, jeżeli jeszcze nie jesteście u nas w lidze, to też zapraszamy zarówno do udziału, jak i obserwowania, oglądania, jeżeli wahacie się, czy jesteście gotowi na to, to od razu mówię, jesteście. Każdy jest gotowy, jeżeli tylko chcecie zobaczyć, jaka jest rywalizacja, jak się jeździ w naszej lidze, nie z komputerem, a z żywymi ludźmi, to zapraszamy. Nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o umiejętności, o sprzęt. Możecie jeździć na padzie, na kierownicy, zarówno w Gran Turismo, jak i w AC. Da się, jeździłem w AC, jest to dużo ciężej, ale myślę, że też da się. Jeżdżą u nas różni kierowcy w lidze, więc dla wszystkich znajdzie się miejsce. Jeżeli ktoś jest mocny, to mam nadzieję, że nam pomoże. Jeżeli jest troszkę słabszy, to oczywiście my pomożemy. I wtedy na pewno talent się rozwinie, umiejętności wzrosną, więc tak jak mówię, zapraszamy do wspólnej zabawy.
przede mną Libar, ładnie mnie puścił, dublowanie odbyło się bez najmniejszych problemów, więc jedziemy dalej. Tuż za mną jest Kaja, więc następnie Niedzial, potem Bosmański, Fanason GT, Libar i Angar. Jedziemy dalej. I co, gonię Michała. Udało mi się troszkę odrobić. Myślę, że Michał miał jakiś incydent czy też przygodę. Tymczasem jedziemy dalej. Kaja ma do mnie 19,5 sekundy, więc odległość na razie jest bezpieczna. I co, czekamy na końcowe zmagania. Tymczasem paliwo bardzo szybko ucieka, 18 obciążenie, jesteśmy w jego połowie, natomiast paliwa no jest mało. Zaraz, za chwilkę nam się pojawi rezerwa, więc zaczynamy zgrzytać zębami, właśnie mi się rezerwa zapaliła. Za mną będzie dublowanie, znaczy nie będzie dublowanie mnie, więc za mną jedzie Bartek, tak? Tak, to jest Bartek. Dublowanie odbyło się, myślę, że bez większych problemów. Starałem się zjechać, troszkę to nie wyszło, ale ogólnie myślę, że bardzo nie utrudniłem Bartkowi przejazdu.
Przede mną Klawy Michał, 1-1, tylko już nie wiem, czy to jest w minutach, czy to jest w sekundach, ale coś tu jest nie tak chyba. Miki na drugim miejscu, nie, Miki na trzecim miejscu, Klawy Michał, Michał na drugim miejscu. Do Michała to mam chyba w minutach, 1-1. I co, jedziemy dalej. Tymczasem pojawiły się zgłoszenia od zawodników, że paliwo dramatycznie się skurczyło. Poziom paliwa się skurczył, u mnie zresztą też cały czas odbywa. Zgłaszał problemy Bartek, zgłaszał problemy także, z tego co pamiętam, Bosmański. Ja też mówiłem, że nie wiem, czy dojadę. Jest to przedostatnie okrążenie, więc mam nadzieję, że dojadę. Nie skończy się to tak na przejeździe treningowym. Już zacząłem oszczędzać. Mimo wszystko wiem, że nie dogonię Mikiego. Chociaż 1-9, coś tu jest nie tak. Raczej nie dogonię Mikiego, bo tego dystansu jest sporo, słuchajcie, brakło paliwa Bartkowi, postanowiłem pomóc koledze, w końcu lider, głupio by było, żeby z tak błahego, ups, tutaj trochę się nie udało celnąć w centralnie i nas zarzuciło, dobrze, nie powstał problem z tym. Wyprzedził mnie Kaja w tym momencie, jeżeli dobrze widziałem. Tu jeszcze troszkę, dość mocno. Tam już ktoś się zbliża do mnie. W tym momencie Bartek powiedział mi: jedź, żeby nie stracić kolejnej pozycji, więc jedziemy do mety. To Liwar, więc tak czy tak to nie straciłbym pozycji, ponieważ Liwara dublowałem, więc tylko Kaja wyprzedził mnie podczas tego fajnego momentu. Cóż, następnym razem wezmę linkę holowniczą, schowam sobie w skorupę ślimaka i gdzieś tam pomogę, albo kanister z paliwem. Więc zobaczymy, komu następnym razem się uda pomóc. Ewentualnie wezmę ten kanister dla siebie i linkę holowniczą. Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i zachęciłem was trochę do prób w sim racingu. Do tego, abyście spróbowali, zobaczyli, jakie to są emocje, jaka to jest fajna jazda. Jeszcze dodam, że używam kierownicy Trasmaster T150. Polecam kierownicę dla wszystkich początkujących. Jeśli nie wiecie, czy wam się to spodoba, bez sensu kupować lepszą kierownicę. No chyba, że macie miliony monet w kieszeni i nie jest wam szkoda, w razie co, żeby ona leżała, to nie ma problemu. Jeżeli jednak nie jesteście pewni, nie chcecie stracić fortuny, to polecam Trasmastera T150. Ja mam w wersji podstawowej, ale myślę, że jeżeli byście mieli kupować, to wersja RS, czyli z trzema pedałami, będzie na pewno lepsza. Ale nawet ten z podstawa T150 da frajdę. Oczywiście, jakbyście mieli pytania, to zapraszam do komentarzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, dzwoneczek. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, wtedy będziecie widzieć moje nowe filmy i transmisje. Tymczasem trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia.